Panie i panowie, podejrzewam, że tylu słuchaczy, co dzisiaj w życiu mi się już nie zdarzy. Na takich spotkaniach i na tym spotkaniu chcę powiedzieć, że jak dobrze wiecie, jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia, tak mówią niektórzy. Robotnik, elektryk, dużo dzieci, 4 profesury honorowe, ponad 100 doktoratów, a medali mam więcej jak Leonid Breżniew. Chciałbym, abyście mnie spokojnie wysłuchali, bo ja chciałbym, abyście zrozumieli, na czym polegały moje sukcesy. Żebyście zrozumieli, żeby ktoś z was, a najlepiej wszyscy stojący tu, poszli w tym kierunku i podobne sukcesy osiągnęli. A sprawa jest bardzo prosta. Na wszystkie rzeczy, problemy i kłopoty patrzyłem przez praktyka. Nie mam nic przeciwko teorii, ale z teorii wybierałem tylko to, co mi pasowało i to, co mi dawało się praktycznie przełożyć i zysk osiągać. Prosta zasada. Jak dziś patrzę na problemy, które stoją przed nami, jakie rzeczy, tak rozumując, zauważam? Wielka sprawa Rosja-Ukraina. Podważanie roli naszego Ojca Świętego. W Polsce Kaczyński i Braun. Za chwilę demokratyczne wybory. Jak odnieść sukces w tych tematach, które położyłem? Jest ich jeszcze trochę więcej. Jak odnieść, tak myśląc jak ja, sukces? Podpowiem wam z mojego punktu widzenia. Bo sukcesy od samego początku układały się w sposób prosty. Czy wiecie państwo, że nie zaistniałaby Solidarność? Nie udałby się w ogóle strajk w sierpniu w 80 roku, gdybym chciał teoretycznie zrealizować program, który opracował Bogdan Borusewicz, wyznaczając mnie na szefa strajku. A kiedy mnie wyznaczył, to bezpieka tak mnie obstawiła, że mucha by się nie przecisnęło. Żadnych szans nie miałem dotrzeć do stoczni. Żadnych. A Bogdan Borusewicz nie wyznaczył nikogo, kto by mógł mnie zastąpić. A cały komitet strajkowy był młodzi ludzie, odważni, ale nikt nie miał pojęcia, jak walczyć dalej. I patrzcie, co los mi podpowiedział. Tak obstawiony patrzę przez Judasza w drzwiach. Siedzą na korytarzu, czekają na mnie. Żebym przez okno nie wyskoczył z pierwszego piętra, stoi samochód i pilnują mnie. Żadnych szans nie mam dotrzeć na strajk. I co los mi podpowiada? 3 godziny sobie kładę i śpię. Po 3 godzinach wstaję, stoją dalej. Ale mówię, no nie, muszę iść. Ale patrzcie dalej zaraz. Ale patrzcie, co się stało. Otóż. Patrzcie, co się stało. Gdybym próbował zgodnie z ustaleniem i propozycją Borusewicza wyjść, to ci, co mnie pilnowali, na pewno musieliby mnie zamknąć. Moje spóźnienie spowodowało, że ci, którzy mnie mieli zamknąć, stracili prawo do zamknięcia, bo już komendanci przyszli do pracy na komendę. I w takich warunkach oni się muszą pytać, co zrobić z Wałęsą. I tak się dzieje. Pytają się, co zrobić z Wałęsą.
Komenda w Gdańsku bała się podjąć decyzję, dzwonią do Warszawy. Warszawa, nie wiem czy do premiera, czy do ministra spraw wewnętrznych dzwoniono. Warszawa dzwoni do dyrektora stoczni. Dyrektorze, co tam się u was dzieje? A on odpowiada, strajk się kończy, opanowaliśmy, parę sekund jest zakończone. Oni dzwonią do tych, co mnie tam obstawiali. I mówią, pilnować go, ale nie zamykać. I te ustawianie, nie było takich telefonów jak teraz. To ustawienie to wszystko spowodowało, że udało mi się w tym bałaganie przeskoczyć przez płot. Ale to nie wszystko. Ja wam mówię o to, żebyście wyciągnęli z tego wnioski i żebyście wzięli i przekuli w wasze sukcesy. Następna rzecz, która ułożyła się nieprawdopodobnie. Jak pamiętacie, strajk był o panią Walentynowicz zwolnioną ze stoczni. Jeszcze były postulaty, ale drobniejsze. Pani Walentynowicz przyjęta do pracy, dyrektora samochód przywozi ją na strajk, postulat załatwiony, wszystkie inne też. Tak łagodnie, że ja patrzę, nie, to jest pułapka. Ja mam tylko po przegłosowaniu ogłosić koniec strajku. I teraz tak, a moi koledzy z panią Walentynowicz na cele mówi, nie ma końcu, strajkujemy dalej. Co wymyśliła komuna? Wymyśliła, że rzeczywiście będziemy strajkować dalej. Oni wchodzą z pałami i nas wynoszą na pałach. Gdybym posłuchał pani Walentynowicz i innych, koniec Solidarności, wyniesiony na pałach, może byśmy zawalczyli kiedy indziej. Takich, już nie będę dłużej wam, bo gorąco nie będę mówił, takich przypadków było tak dużo, że kiedyś na jakimś spotkaniu o tym wszystkim możemy porozmawiać. A teraz poruszyłem te duże tematy, Białoruś, Ukraina, nasz tu Kaczyński i tak dalej. Praktycznie, znaczy teoretycznie to wszystko jest dość skomplikowane. Tak skomplikowane, jak to, że zostałem agentem esbeckim. Teoretycznie nie mam obrony. No jak wytłumaczyć, że nie jestem? Nie da rady. A praktycznie patrzcie, jakie to proste. Jest taki słynny Cenkiewicz, który słyszeliście o nim, teraz ma być szefem tej grupy powołanej na nowo. Otóż ten człowiek, ja się zastanawiałem, dlaczego on mnie tak gnębi? Dlaczego napisał tyle książek, które wszystko to kłamstwo? I doszedłem do wniosku, że on w to wierzy. On w to wierzy. A dlaczego wierzy? No bo ten robotnik, ten prosty człowiek, on nie mógł tego osiągnąć. Nie ma mowy. Musiała mu pomagać bezpieka i szedł na sznurku bezpieki i dlatego mu się udało. Z tego powodu on mnie robi agentem. A teraz z jakiego powodu mnie robi Kaczyński? Otóż Kaczyński z kolei z innego powodu. On dobrze wiedział, że ja będę mu że jemu nie daruję niszczenia Polski, że ja go prędzej czy później wyrzucę. I dlatego postanowił rzucić po twarz, żeby mi was zabrać, żebyście odeszli ode mnie. Tym sposobem chcę wygrywać. Ale ja przeczekałem to. Ja przeczekałem to, wierząc, że przyjdzie dzień, w którym powiemy, panie Kaczyński, taczki stoją do przodu. I ten dzień nadchodzi. A teraz apel do policji. Kochani policjanci, posłuchajcie mnie, poprosiłem was. Kochani policjanci, w waszych szeregach jest dużo patriotów. Czy wy widzicie, co się dzieje w Polsce? Czy widzicie, kto łamie konstytucję i prawa? I wy ich uchronicie? Wy stoicie za nimi, a nie za narodem, który pokojowo, demokratycznie chce walczyć? To po pierwsze. Po drugie, już kończę. Szanowni państwo, udało nam się wywalczyć trójpodział władzy. Udało nam się zapisać to w konstytucji. Nie precyzyjnie, nie dokładnie, ale udało. To było największe zwycięstwo.
Słuchajcie, no dobrze. Jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.